No to witamy człowieka pracy na wspólnym gołębniku. Zaraz tu krótki reportaż będzie. Witamy, cześć. Co, witamy. Witam. Jak przygotowania do sezonu w tym roku, bardzo panie Andrzeju? Bardzo dobrze. Tu widzę, że nowa konstrukcja jakaś powstaje. Co to będzie? To będzie dodatkowy gołębnik. Chętnych w tym roku zapisanych dużo? No, raczej tak. Zobaczymy końcem maja, ile dokładnie będzie. Ile dokładnie? A jak to robicie, że tych gołębi zawsze u was zostaje tak dużo? Zdradźcie jakieś sekrety. No, współpracujemy z Kowem Diagnostyką. Dobra, bez słodzenia, bo badania to jedno, ale to znam gości też, że mają gołębie zdrowe, nie potrafią ich prowadzić. Także badanie to, wiadomo, gołąb musi być zdrowy, ale musi być dobrze prowadzony. No nie, zdrowie to jest podstawa. No jak jest zdrowie, to i później loty są udane. Także żadnej filozofii nie ma. I trzeba chodzić od rana do wieczora i przez pół roku dzień w dzień. Cała tajemnica. Tutaj od poletko bardzo ładne, skoszone. Właściciel sam kosi, także dba o to wszystko. Gołębi w tej chwili ile macie już przyjętych? W tej chwili jest niewielka ilość, gdzieś koło 160 gołębi. No ale to teraz dopiero się zaczyna taki okres, można powiedzieć. No to dobrze. No to nic. Jest tutaj, o, główny szef dowodzący, panie Marianie, parę słów, bo otworzyliśmy swój kanał. Główny, jeden z głównych, tak powiem, opiekunów tego. Jak to się dzieje, panie Marianie, że te gołębi, które tu zostaje? Bo w tamtym roku tu niektórzy się bronili, mówili, że wszędzie były straty, a jakoś no, tutaj wyście dali radę i strat nie było. Takich dużych jak gdzie indziej. Także no, musi odpowiednio cały zespół współpracować razem i tak dalej. No i staramy się jak możemy. Jak możecie. No najważniejsze, a powiedzcie mi, wodę jakoś tam odstawiacie? Jakieś parę sekretów jakbyście mogli zdradzić. Co tam robicie? Już najważniejszy sekret zdradziliśmy. Czyli? Taka praca dzień na dzień. I systematyczność. Tyle. No dobrze, to co, nie będziemy przedłużać. My tutaj przyjechaliśmy po to, żeby zrobić badania tym pierwszym gołębiom, plus spotkać się jeszcze z hodowcami. Dodatkowo zrobimy takie badania kontroli czystości gołębników, bo gołębniki są już posprzątane. Robimy to co roku, będziemy brać wymazy, czy po prostu w jakim stanie, czy jest dużo bakterii, czy mało, czy są dobre, czy złe. No i co, no i będziemy działać. Ja życzę sukcesów, żeby dalej to tak jak szło jeszcze lepiej. No i w tym roku życzę pełnej obsady 3000 gołębi. Także zapraszamy hodowcy, jeszcze jest czas. Widać, tu dostawiamy kolejne gołębniki, także zabieramy się do pracy. Miejsca wystarczy dla każdego. Tak, tak. Warunki mają tu znakomite gołębi. Dobrze, no to co, to nie będziemy przedłużać, bo nie ma co bajerować, trzeba robić. Teraz jesteśmy w środku gołębnika Krakus. Tutaj gołębniki przygotowane przed sezonem. Ładnie pachnie, tego nie odczujecie, ale naprawdę ładnie pachnie, czysto, wyczyszczone, tak to wygląda. Wszystko zdezynfekowane i przechodzimy do pierwszego boksu, gdzie są gołębie, które będziemy badać. Wyodkurzane, kurde panowie, glancuje się pięknie. I tu jest gołębniczek. Panie Marianie, jak tu zaczynamy od tych gołębi? Jak one, jak pierwsze dni po wprowadzeniu, co robimy? Pierwsze dni po wprowadzeniu, no to już wiadomo, dostają zakwaszacz z probiotykiem, no oczywiście minerały, następnie dostają elektrolity, no i karma jest oryginalna wersja Laga Champion. Można zobaczyć, tam jest otwarta. To zaraz pokażemy, tam się w środku, tutaj już pobraliśmy pierwsze, jest pierwszy gołębnik zapełniony, młode sobie pięknie wychodzą. Także powoli, powoli kadra Polski, tutaj się nie tylko Polski uczestniczy, z całego świata, już Krakus międzynarodowa renoma. No i pierwszą partię tutaj będziemy badać, około 10-15% gołębi. Zabieramy do domku i tam porozmawiamy dalej. To panie Marianie, jeszcze tak, co tam podajecie na te przyjęcie, bo tam pan mówił elektrolity, zakwaszacze, ale co jeszcze? Dajemy tak. Dwa razy w tygodniu chlorohol i posypka immunobaster. Jest to bardzo dobre, to jest tak probiotyk z witaminami. I dwa razy w tygodniu dajemy Rapid Recovery. Jest to elektrolit. Bardzo dobrze tutaj właśnie na gołębniku. Ale też ten zakwaszacz, który stosujecie jeszcze, tą tajemnicę waszą, to powiem, że się dobrze sprawdza, bo dzisiaj tu badaliśmy trochę gołębi i żaden gołąb nie orzęsiska. A jak mówiliście, że jeszcze nie robicie żadnej kuracji, także to naturalne. Jeszcze żadnej kuracji żeśmy nie robili.
jedynie dajemy właśnie zakwaszacz z probiotykami. No i bardzo dobrze, także trochę tajemnicy uroniliśmy i co, no zapraszamy do rywalizacji. No, chciałem jeszcze powiedzieć o tych środkach, że to są jedne z najlepszych środków. O, miło słyszeć. Tak jak Krakus, jeden z najlepszych gołębników korzysta z najlepszych środków. Dzięki śliczne, do usłyszenia, hej. Bałagan jest, nie będziesz kręcić. Nie ma bałaganu, pokażę pokazać, czym tu gołębie karmimy. Tu widzę wersele laga, chyba od Pawła Kozła, bo tak. Tu on tu reprezentuje. Na wiadereczko, jak to wygląda? Czyli tak dostają gołębie jeść. Tak, w tej chwili dostają taki. W tej chwili tego. Jaka to karma, jaka nazwa? Białkowa. Białkowa, a pełna nazwa karmy? Mieszana. Mieszana, najważniejsze. Reszta jest nieważna. Tak. O, a tak to wygląda z zewnątrz. Tutaj pierwsza zapełniona woliera gołębiami. Wcześniej byliśmy w środku. I to leci w dół. Drodzy odbiorcy, gołębie ze środka z gołębnika wzięliśmy. Teraz dokonujemy pierwszej, że tak powiem, analizy gołębi przyjętych na gołębnik. W tym momencie będziemy sprawdzać tutaj gołębie narzęsiska, bo pan Marian mówił, że na razie narzęsiska nie dostały nic, tak? Tak, tak. I to jest też ważna rzecz, bo odbiorcy, którzy ładują na hama te lekarstwa przed wysyłką, to się dziwią, że gołębie są chore. A tutaj panowie przyjechali z gołąbkami, zapraszamy. Akurat pierwsze badania przeprowadzamy dzisiaj na Krakusa, także wasze gołębie załapią się od razu na badania. To super. Także no, idziemy, panie, poczekaj, pobrać jeszcze. Wiem, tylko. Narobił mi na rękę. Aha. Na szczęście. Także badamy je pod kątem mikrobiologicznym, bierzemy do laboratorium, żeby sprawdzić, czy gołębie przypadkiem, które odcy nie wysłali, nie są zagrzybiałe. Następnie będziemy je badać pod kątem różnego rodzaju bakterii. Kał pobraliśmy sobie na robaki, na salmonelle, E. coli. I następnie, jeżeli coś by się pojawiło, to po prostu będziemy tutaj ustawiać leczenie chłopakom, żeby było jak najwięcej gołębi do finału. Jeszcze zwola, jedna rzęsiska, bo to muszę zobaczyć na miejscu. I działamy dalej. No i życzymy hodowcom, żeby kolejna sława zawisła po prostu na tym tutaj ołtarzu zwycięzców. To są, rozumiem, sami zwycięzcy finałów, tak? No, tamten jest bardzo ważny. A ten to akurat tak się pierwszy udało na Super Cup. Ale tak to wyszło. Tego mamy już. Tego mamy i tak, drodzy hodowcy, będziemy tu po kolei te gołąbki, które proszę mamy, będziemy mielić, pobierać. Następnie do laboratorium. Przed świętami gdzieś będą wszystkie wyniki. No i będziemy działać. Także co, zapraszamy na Krakusa i niech wygra lepszy.